Orzew! Orzew! Rozpoczynamy mecz BTS Orzeł LKS Łucznik. Rozpoczyna się wielka nowa przygoda dla BTS-u. Zaczynaliśmy w 2013 roku na halowej lidze wiślackiej. Wygraliśmy z Zabierzowem 7-4, żeby skończyć mecz na ćwierćfinale i meczu na piąte miejsce. Potem był przez rok króciutki, ale jednak epizod w kurwanowskiej lidze, gdzie zaczynaliśmy mecz z Tytanami. Wygraliśmy 6-4, a ostatecznie zajęliśmy miejsce piąte. 8 lat temu rozpoczęliśmy przygodę zwaną Play Areną. Zaczęliśmy od meczu wygranego 27-17. No i co? Byliśmy przez 4-5 lat w drugiej lidze. Zajęliśmy raz drugie miejsce, raz trzecie. A teraz zaczyna się przygoda zwana mini-ligą. Mateusz, no, niedokładne zagranie, trzeba wracać. Czego szukasz? Formy? Okej. Okay. Formy. Chłe. Śmieszki. To 3 minuty do zmian? Żeby znaleźć formę. Ale to będą szybkie zmiany. O matko. Mateusz Pulnik. No, Bartek zostaje z tego, co słyszałem. Ja będę starał się schodzić do środka, szukać piłki, to możecie się urywać lewą stroną. Prawą stroną teraz szansa, Janek. Uderzenie bezpośrednie na bramkę, wypluwa piłkę Wojtek. Fu, Wiesław. Gdzie jest twoja? Grają. Moją. Aha. Szansa. Świetna interwencja bramkarza. Tak. Przerzucenie piłki na drugą stronę, przyjęcie w polu karnym, niebezpiecznie, uderzenie nieczyste. Uderzenie Rafała Dobosza na bramkę, bramkarz do koszyczka, 20 sekund. Janicki nie trafia w piłkę czysto, jeszcze jest Janek. Piotrek, Klimek, czy uderzy? Nie, zakranie do Bartka Janickiego. Mateusz Polnik z uderzeniem i interwencja bramkarza. Środkowanie w pole karne, piłka wraca, Bartek Janicki w pole karne. Janek Pieczarkowski, mamy bramkę, 1-0. Premierowy gol w mini lidze BTS Orzeł. Au. A oto strzelec z naszej bramki, 1-0. Mateusz Polnik. Janek Pieczarkowski radzi sobie. Wybicie trochę na oślep. Zgaszona teraz piłka do ziemi. Uwaga, prawa strona z tyłu. Wiesław Kulpa. Uważaj, plecy ci rosną. Uważaj, plecy. Dwóch koło ciebie. Masz piłkę przy nodze. Janicki. Janicki! Rozegranie piłki, Bartek Janicki w pole karnej, było bardzo blisko. Będziesz na obronie, chociaż nie umiesz grać na tej obronie. I teraz dobre zagranie Mateusza Klimka, jest Janek Pieczarkowski. Jak to zakończymy? Janek, spokojnie, uspokoiliśmy grę, teraz zagranie spokojnie na lewo. Bartek Janicki i uspokojona gra, gra pozycyjna, spokojnie. Od tyłu budowany atak.
Środkowanie w pole karne, świetna interwencja Wiesława, od razu w ręce, zagranie do Mateusza Klimka, ten zgrywa piłkę do Janka Pietrzakowskiego, dobrze się zastawia, ładnie, spokojnie, balansem ciała, z jutrzych rywali i spokojnie zagranie do tyłu, znowu budujemy atak od tyłu. Okej, przy naszej zmiana. Mark, bierz telefon jak coś. Janek Pieczarkowski, wychodzi bramkarz. Co chyba, tak? No, przejdź do końca. Minuta do zmian, jeszcze gramy, chłopaki. Dobra. Utrzymać sześć coś. Brawo IT! Super bary. Pieczarkowski. Reinhardt. Reinhardt, ostatni, trzeba uważać, trzeba wracać, niebezpiecznie. Druga strona, uważaj, lewa ręka, Mateusz! Że ja to przyjmę. Piotr Reinhardt. Janek Pieczarkowski, Klimek troszkę. Ta piłka została. Piotr Reinhardt wyprzedził. Spokojnie teraz, Mateusz, dobrze. Janicki z pierwszej piłki do Janka Pieczarkowskiego, szansa, Mateusz Klimek w polu karnym, szansa, wybija bramkarz i jest rzut. Druga strona, Bartek, za tobą! Ale żeście za... Minuta, nie? Mniej niż minuta. Przejęta piłka, teraz szansa na trzeciego gola, Mateusz Klimek. Ale za bardzo sobie wypuścił piłkę, jeszcze nie koniec. 5 sekund! Słyszę, że... Dobra,